Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Wam tutaj zaprezentować narzędzie internetowe, które ostatnio znalazłem przez przypadek. Jest to The Onlighter Prompter na stronie qprompter.com. No, ma ono, jest to po prostu darmowy teleprompter, jak tutaj ładnie jest po angielsku napisane. I po prostu możemy z niego korzystać, mając dostęp do internetu. Soft jest darmowy, ale jaką jest jego główną zaletą? No, to jest właśnie zaletą, że obsługuje polskie literki. I proszę bardzo, wklejam tutaj sobie jakiś tam pierwszy, lepszy tekst. Robię start. No. Czemu nasz teleprompter nie chce startować? O, już ładnie wystartował. I co widzimy? No, przykładowo robimy forward. Robimy stop. PGN up, znaczy, że możemy przeskoczyć do samej góry strony. I jest kilka prędkości przesuwu, bardzo ważne. Możemy sobie dostosować do naszej ulubionej. No, jak taka większa, to się rwie. Oczywiście później powrót do samej góry. No, jest tutaj opcja mirror do bardziej profesjonalnych już prompterków, nie wiem, display mode. Także bardzo zachęcam do korzystania z tego narzędzia darmowego qprompter.com. Do ściągnięcia, niestety, do wykorzystania wersji Mirror, czyli lustrzanego odbicia, wymagają ściągnięcia jakiejś aplikacji. Ale na tym etapie nie będę się tym zajmował. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ja bez promptera nie za bardzo wyobrażam sobie życie w tej chwili, szczególnie przy kręceniu wideo typu gadająca głowa. No, nie mam zamiaru się uczyć godzinami paru minut tekstu. Serdecznie również zapraszam do komentarzy na mojej stronie videomarketing.pl.